Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale. Zagrajmy oczywiście w obcy. Zapiszemy grę oczywiście, żeby wiecie, nie było później lipy. No, zobaczymy co my tu znajdziemy, co nie w tym owym miejscu, bo jak wiecie w poprzednim materiale no zabito niestety tego doktora, jak on się tam nazywał, Hamala, cholera go wie, jak on tam się zwał. Au! O kurde! Wow! No dobrze, moi drodzy, co my tu mamy w ogóle? No kierujemy się tędy, co nie? Tylko tak, teraz mam, widzę tutaj szyb wentylacyjny. I niestety nie wiem, będą iść. Ale... co jest? Tu nie byłem. No właśnie, to mi się chyba otwarło przed chwilą. Kurde. Zobaczymy co to pisze. Kurde, za szybko. Nie o to chodzi. Nie o to mnie chodziło. Kurde. Jeszcze raz. Musiałem kliknąć. Kurde, dobrze było. Dobrze było jednak, tylko za szybko. A nie, jednak nie, dobra. Kurde, którędy to iść trzeba teraz, Holender? Nie. Tu mogę chyba jeszcze użyć tego, to nie? Tak jest. Co tam się dzieje? Kij go wie. Kurka wodna, no widzicie, nie wiem teraz jak mam iść dalej. To jest właśnie najgorsze, powiem wam szczerze. A tu otwarłem. Okej, okay. Kit majonez. Ale dalej. Nie wiem. Aha, dobra. Idziemy teraz powrotem do tego, do tych chłodziw. Trzeba będzie je zamontować i zobaczymy co się stanie, co nie, moi drodzy. Się okaże zaraz. Wprowadź i użyj chłodziwo. Świetnie. Kurde, jak ten obcy hałasuje. Ja cię kręcę najgorzej. Czekajcie, jeszcze tutaj póki nie poszliśmy dalej. Dobra. Kurde, tu widzę tej apteczki nie będzie chyba w tym miejscu. Ale zaraz się okaże, moi drodzy, co nie? Tu widzimy tak. To tylko to możemy uruchomić. Jeżeli chodzi o to. Samuels, there's a Dr. Lingard, senior medical officer. Should be able to find out where they're keeping her in her office. Good luck, Ripley. Hurry if you can. Kurde. Jakie się boję, powiem wam. Dobra, jest. Uruchomiłem. Świetnie. Git majonez.
Jak tu się mówi, co nie, moi drodzy. Dobrze. Tędy. Zobaczymy co. Znaczy no. Jak to się mówi, moi drodzy, zobaczymy co nas teraz spotka, co nie? Bo jak pamiętacie, poprzednie materiale zabili tego doktorka, doktorkę, marchewkę, tak zwanego, znaczy no. O kurza twarz. Ała. Kurza twarz. Tu zaraz się obcy pojawi. Ja wyskoczyłem stąd, no. Tak jak obcy potrafi. Kurczy byk, no. Widzę niektórych tych, nie mogłem. Au! Ale żem zajumał. Czekajcie. Co my sobie tu kurczę możemy... Kurczę byku ty! Dlaczego? Ja się pytam, dlaczego? O, come on, ludzie! Kurde, jak się wdygłem! Co za... Co za dziad? Wiedziałem, że o mnie zaraz chapnie. Kurde. Kurde, co za dziad? Ja aż mi się śmiać chcę. No dobra, okej, otwieraj. Dobra, tu zbytnio nic nie ma, uruchomimy te dwie. A, musimy uruchomić, dobra jednak. Kurde, jak hałasuje nasz potworek. Dobra. Kurde. Też jak było, jak pamiętacie, w Outlaście, co nie? Tylko gonił nas tam maczetol, co nie? Z maczeto, kurde, skurczy byk, no. Ja wiedziałem, że w takich typu gier, wiecie, trzeba, no niestety, kryć się, uciekać, gdzie pieprz rośnie, tak samo jak w filmach. Jak wiecie, moi drodzy, tak samo w grach jest. No nic, zaraz zobaczymy, kurczę, co... Czekajcie. A, dobra, za szybko, kurczę, no. Tutaj musi zamontować, no toż tak. Dobra, i teraz się dopiero otworzy. Dobra. No nic, zaraz zobaczymy, kurczę, co... Zobaczymy, jak to... Kurde... Zobaczymy, jak to... Wiecie, dalej rozegramy, na razie to wiecie... Nic takiego... Wiecie, takiego skomplikowanego... Dobra... There's a Dr. Lingard, senior medical officer. She'll be able to find out where they're keeping everything in her office. Good luck, Ripley. Hurry if you can. Dobra, wchodź. Wchodź, Ripley, czy no. No nic o tym. Znalezienie tej apteczki nie będzie takie łatwe. Jeszcze tak dodam. No niestety. Teraz tak, musimy schować się przed obcym tym padalcem. Bo nie wiem właśnie jak to najlepiej, kurde. On tu zaraz wyskoczy. Kurczę byk. Zobaczycie. Bo on łazi tymi kanałami. Kurczę bąk. I zaraz stąd wyskoczy.
Tak obstawiam. Kurde. W którym on może być miejscu? To jest ciekawe. Znowu widzę te same rysunki, co były, pamiętacie, w tym, tam gdzie były te androidy. Kurde, nie wiem, gdzie on łazi, ten pajac nasz. Kurde, to jest właśnie najgorsze, powiem wam szczerze. Kurcze, no. Ja pierdzielę, bo znowu jak wyskoczę, będzie lipa. Wiecie, o co chodzi, co nie? Kurde, nie wiem, gdzie on łazi. To jest właśnie najgorsze. Ja pierdzielę. Bo znowu jak wyjdę, skurczybyk mnie zaatakuje i będzie po mnie. Bo znowu tak, wiecie, znaczy no... Jak to się mówi, żeby tutaj siedzieć cały czas, to znowu materiału, wiecie. Materiał będzie lipny. Kurde, się boję iść po... Tu nic nie ma? Nic nie widzę. Kurde, wyłącz to. Dobra, ciszej, kurde, ciszej, bo zaraz tu mnie zaatakuje. Kurza twarz. Ja pierdzielę. Hygien area. Nie mogę. Szkoda. Ja pierdzielę, czego te światła się zapaliły? Pomasz ci go, jej, 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 jej. Pomasz ci los. Kurde. Czekajcie, mogę coś wykorzystać? Dobra. Co by, właśnie, co by tu jeszcze, kurczę, zrobić, tak? Ach, kurde, brakuje mi jednej rzeczy. No świetnie. To apteczki? Mogę apteczkę jeszcze sobie skonstruować. Może się przyda. Albo jeszcze to minę, ale to też nie. Kurde, tu jeszcze brakuje. Brakuje tego. Tu nie ma żadnego zapisu. Nie ma, kurde. O, masz ci los. Ho, 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 ho. Kurw, gdzie on wlazł? Sukin kot. Kurde, nie wiem, którędy mam się kierować. To jest właśnie najgorsze, powiem wam. Tutaj. Jak chcę się kierować? Kurza twarz. Musimy chyba wstecz. A tędy na przykład by się dało? Ciekawe, czy tu jest ten skrót. Ciekawe, czy tu jest skrót właśnie do tego, do... no, do tego miejsca, dokładnie tutaj. No nic. Kurde, on tu wlazł chyba. Kurde, dlaczego on musiał wyskoczyć teraz? Jak ja chciałem iść tam już.
Ja cię kręcę. Nie. Ale ty skurde. O kurde, idzie tu. Nie, nie. Idź mnie stąd, brzydalu, pierd. Kurde. Naprawdę? Ja pierdzielę. Ciszej, ciszej, kurde, ciszej, no. Shit. Kurde, którędy teraz? Chwila. Kurde. Oh my god. Kurde, gdzie on? O my. O my god. Kurde. Musimy się dostać tutaj do tego biura Lingard, ale czy się uda? Kurde. Niedaleko, co nie? Ale powiem wam, jest skomplikowane jak to nieszczęść. On łazi cały czas, ten skurczybąk. Pierdzielony, no. Ja nie wiem, gdzie teraz on polas. To jest właśnie najgorsze, powiem wam. Czekajcie. Niech ja sobie... Dobra. Kurza twarz. No nie wiem, gdzie on polas. To jest właśnie najgorsze, powiem wam. Kurde, łazi wszędzie w pieruny, no. Bo to musi mieć tędy jeszcze. Właśnie, tutaj do tego wejścia najprawdopodobniej. On chodzi tymi kanałami i może stąd wyskoczyć nagle. Cholera. Mówię, to nie jest takie łatwe, jak to, wiecie, wygląda, co nie. Kurde. No nie wiem jak to zrobić, kurde, no. Ja nie wiem, czy on chodzi, to jest właśnie najgorsze, powiem wam. Bo ja wiem, że on na pewno gdzieś do kanałów polas, co nie, ale nie wiem dokładnie w którym miejscu jest, co nie. O to chodzi, że nie wiem. No nie, dobra, spierdzielamy jakoś stąd. Musimy iść. Jest niedaleko właściwie, co nie, te miejsce, ale... A kurde, zablokowane. Fuck!
Oh shit! Oh shit! Naprawdę? Kurde! Teraz musimy iść... Czekajcie... Tu się nie schowam pomiędzy biurka, gdzie tam? Nie wiem, gdzie on teraz jest, kurde, najgorzej. Najgorzej. Kurza twarz, dlaczego to musiało wybuchnąć? Cicho, 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 bo on gdzieś tu chodzi. O kurde! Uff, jak dobrze, że ja tu się schowałem, kurde, w tym miejscu. Wlazł do kanałów, czy do tych, no, szyb. Wentylacyjnego. Znów wyskoczył, idiota. Kurde. Idzie tu? A jak? Musi odwiedzić miejsce. Nasz ulubienie. Dobra, może się tak nie będziemy wychylać. Kurde. Nie wiem, gdzie polas. To jest najgorsze. Jeszcze niedaleko chyba polas. Idiota. Kurde, będzie łaził teraz tędy, no. Najgorzej. Kurka wodna. A my nie wiem, jak ja mam tam, kurde. Nie wiem, jak najlepiej uciec stąd. Bo musimy iść naokoło teraz. Kurka wodna, on tam lata. Nie wiem, spróbować można. Kurde! Idioto ty, zajebany w pizdu. O kurwa. Aj, za daleko polazłem. O ty kurde ty, świrze jeden ty, zadychę. Co za świr? Kurde. No to... O kurde. No nic, wczytujemy, co nie? Będziemy kombinować dalej, kurde, no. O kurde! Naprawdę? No to... Jestem w ciemnej... dupie. Ja cię kręcę. No nic. No nic, moi drodzy. Będziesz... Kurde. Będziemy kombinować może jednak, drodzy. W kolejne materiale. Teraz się tu z wami żegnam. Mam nadzieję, że w kolejnym materiale już będzie lepiej. Kto wie, zobaczymy, jak to będzie, co nie jeszcze. No nic. Teraz ja się tu z wami żegnam i cóż, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.